Szpitale powiatowe w województwie śląskim zmagają się z brakami finansowymi. Problemy zaczęły się wraz z wejściem w życie nowelizacji ustawy o wynagrodzeniach dla pracowników medycznych, która obowiązuje od lipca 2022 roku. Dyrektorzy placówek już dziś, nieco ponad miesiąc od momentu obowiązywania nowych regulacji płacowych, wiedzą, że na podwyżki te ich nie stać. Zarzucają polskiemu rządowi, że obiecał wyższe pensje, jednak nie zapewnił szpitalom środków na ten cel. Aktualnie w naszych zrzeszonych szpitali wszystkie zostały zobowiązane przez zarząd szpitali województwa śląskiego do przedstawienia, jak kształtować się będą ich budżety i wydatki po wprowadzeniu ustawy o wynagrodzeniach. No niestety zlikwidowano wszystkie współczynniki korygujące, wszystkie dodatki i nie w pełni zostały one wliczone w te nowe wyceny świadczeń. Z jedną z najtrudniejszych sytuacji finansowych zmaga się zarząd szpitala Zakład Opieki Zdrowotnej w Kłobucku. To niewielka placówka powiatu ziemskiego, której zmiana wynagrodzeń spowodowała zapotrzebowanie na dodatkowe blisko 580 tysięcy z tytułu wyłącznie umów o pracę. Wzrost ten nie uwzględnia wypłat za wykształcenie posiadane, a wymagane. Wszystkich prawie lekarzy, o 70% kadry lekarskiej, zatrudniamy w formie umowy kontraktowej. Więc doliczając wynagrodzenia umów o pracę i lekarzy kontraktowych, to w naszym przypadku jest to prawie 750 tysięcy, które musimy przeznaczyć na wzrost wynagrodzeń miesięcznie. Natomiast nowe aneksowanie, które otrzymaliśmy, wycena zwiększyła nam prawie o 380 tysięcy, uzyskaliśmy środków na plus, czyli tak 370 nam braknie, połowę nam braknie. Związek Szpitali Powiatowych Województwa Śląskiego w związku z zaistniałą sytuacją wystosował do ministra zdrowia Adama Niedzielskiego pismo, w którym wyraża swoje zaniepokojenie, argumentując, że przedstawione przez Narodowy Fundusz Zdrowia propozycje finansowe są niewystarczające i nieadekwatne do realizacji podwyższenia wynagrodzeń. W przypadku naszego szpitala jakby zwiększono nam finansowanie o 4 600 000 zł, ale równocześnie zabrano te właśnie wskaźniki na kwotę 3 600 000. Czyli uzyskaliśmy jakby per saldo lepsze finansowanie o 1 000 000 zł. Tyle tylko, że na realizację podwyżek, ja tutaj mówię oczywiście w skali roku, natomiast na realizację podwyżek z tej ustawy my potrzebujemy rocznie prawie 6 000 000 zł. Więc no widać gigantyczny deficyt, który nam się tutaj pojawia. No i niestety nie możemy się zgodzić ze słowami pana ministra, który wypowiadał się w ostatnich dniach w mediach, że 90% szpitali jest zadowolona z tych podwyżek. W związku z czym prezes Związku Szpitali Powiatowych zwraca się do ministra Niedzielskiego z wnioskiem o przyjęcie mechanizmu finansowania świadczeń opieki zdrowotnej, który jak w latach poprzednich pozwoli szpitalom zabezpieczyć środki na podwyższenie płac. Bo jak zapowiedzieli podczas poniedziałkowej konferencji prasowej przedstawiciele szpitali śląskich, na realizację podwyżek z aktualnych budżetów wystarczy może na najbliższe 2 miesiące.